Ahoj, w kolejnym odcinku Mutini. W dzisiejszym odcinku popłyniemy do pierwszego obozu piratów. Jest on na poziomie 20. Jeżeli chciałbyś zagrać w Mutini, kliknij w link instalacyjny w opisie pod tym filmem. Również zapraszam Was na oficjalnego Discorda gry. Jest w nim polski czat, a także zapraszam Was na grupy na fejsie, na polską grupę, a także na oficjalną Mutini. Linki znajdziecie w opisie. Również zapraszam na mojego Discorda dla chętnych. Dopłynęliśmy, więc zaczynamy. Podchodzimy do zwiadowcy Josha. Ma dla nas zadanie na tej wyspie. Nie zapominajcie również odpowiednio się wyposażyć przed podróżą. Za wykonanie zadania mamy płótno żaglowe, tuby, a także broń. W zadaniu musimy pokonać 5 zbiorów, zniszczyć 5 strajków na broń i pokonać myśliwego dzikiego Williama, a także wrócić, aby odebrać nagrodę. Jeżeli Ci się odcinek spodoba, zostaw łapkę w górę, skomentuj dla zasięgu. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a chciałbyś być na bieżąco z treściami, jakie zamieszczam, zasubskrybuj mój kanał. No to idziemy trochę powalczyć.
Dobra, teraz najważniejszy cel. Do dostania się do środka potrzebujemy siekiery. W środku będziemy mieli dwa duże onsoty, a także tego Williama, którego musimy się pozbyć. Za zabicie Williama otrzymujemy 3 mapki. Możemy je użyć w skarbach piratów. W skrzyni znajdziemy przede wszystkim rum i kilka zasobów poziomu drugiego. I idziemy zdać zadanie. Można wrzucić co nieco na statek, korzystając z okazji pozbierać trochę drewna. Jeżeli Ci się odcinek spodobał, zostaw łapę w górę, skomentuj dla zasięgu, zasubskrybuj, jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi treściami. Jeżeli chciałbyś zagrać w tą grę, kliknij w link pod filmem. Zapraszam Cię na grupy na fejsie, a także na oficjalnego Discorda gry, na polski czat. Również tam jestem. I do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.